Dziś będę pracować z tym pięknym drewnianym podobraziem okrągłym, które już dwa razy zagruntowałam i pomalowałam białą farbą, ponieważ ono ma kolor no, drewna, jako podkład i będę dziś robić daczpur. Pozwoliłam sobie dzięki temu, że jest to drewniana powierzchnia i jest bardziej stabilna, nie załamuje się na środku. Pozwoliłam sobie wymieszać farby bardziej z wodą, żeby to przetestować. Jeszcze nie miałam okazji pracować z takim drewnianym podobraziem, więc jest to taki pierwszy raz, jestem ciekawa. Używam farb marki Amsterdam. Zobaczę, jakie kolory pomieszam. Przygotowałam sobie różne odcienie niebieskiego, miedziany, brązowy, jakiś taki róż i żółty. Tłem będzie kolor biały. Pracuję bez oleju silikonowego. Medium jest, do farb jest tylko woda filtrowana.
Muszę przyznać, że rzeczywiście jest bardziej stabilne, to pod obrazie to czuć, ta farba nie płynie. Role tutaj grają tego, jak farby, która wypływa na wyżej, która niżej, która jest pod spodem, a która wypływa na powierzchnię, to ich gęstość i to, jak je zmieszamy, ma tutaj decydujący czynnik. Widzę, że mimo, że dałam dużo brązu, on gdzieś tam ciągle mi ucieka. To tak widać w czasie właśnie zabawy z tym, które farby wypływają, a które znikają. Żółty tutaj troszkę zrobił taki, przeszedł w zieleń, niektóre niebieskie się zmieszały, ale nie wiem, czy to jest finalnie, bo jeszcze może troszkę się pobawię. Jak widzieliście, tutaj można się bawić i bawić, natomiast też za dużo nie można, bo zaraz to wszystko się przemiesza. Mi się podoba ten troszkę przemieszany niebieski, ale najbardziej właśnie ten ciemny. Z tymi momentami, gdzie jest brąz, który no niestety troszkę mi poznikał. Brąz mi poznikał. Coś w jego gęstości musi być nie tak zmieszałam, nie są takie same. Palnik tutaj nie działał na moją korzyść, ponieważ wydobył pęcherzyki powietrza ze 3 razy z tych farb tutaj niebieskich, co mi się nie podoba. Ten efekt mi się nie podoba i tutaj kolejny raz muszę przedmuchiwać, żeby się pozbyć tych dziurek takich jasnych. No, ale miałam farby świeżo zmieszane, jak zwykle. Nie umiem się tutaj poprawić. Mieszam na bieżąco i stąd pełno tych pęcherzyków. Jak widzieliście, troszkę farby zdecydowałam się zdjąć i przykryć znowu białą, i też po bokach troszkę podmalować. To można będzie też zrobić już po wyschnięciu, podmalować te boki białą farbą tutaj zupełnie na biało, jeśli jakiś tam odcień jeszcze zielonego, niebieskiego zostanie. No i tak to będzie wyglądało. Ja Wam to jeszcze pokażę, jak będzie wyglądało na sucho. Jeszcze myślę, że chwilkę tutaj się pobawię, już Was nie chcę zanudzać, ale ogólnie bardziej, i to kolejny raz przekonuję się, że bardziej mi pasuje ta zabawa z powietrzem, z użyciem rurki. Czuję, że mam większą kontrolę niż z użyciem suszarki, gdzie mam mniejszą kontrolę i gdzieś jakoś tak te farby bardziej się są. No, przynajmniej ja nie mam być może jeszcze tego suszarką tak opanowanego, żeby mieć to pod kontrolą. Bardziej wolę po prostu bawić się tutaj z użyciem rurki, czyli tak mniejszymi strumieniami. Tak to wyszło. Jeszcze Wam pokażę oczywiście na sucho i zobaczę też sama. Jestem ciekawa, jak ten obraz wyschnie, czy będzie to widać, że to jest tutaj, jak on wyschnie na tym drewnie, jak długo będzie sechł. Jestem tego wszystkiego ciekawa. No więc zapraszam na efekt już na sucho. I tak wygląda po wyschnięciu. Efekt mi się bardzo podoba. Rzeczywiście przy tym podobraziu można mieć pewność, to mi się najbardziej w nim podoba, że jak wrócimy za godzinę, kiedy obraz zostawiamy do schnięcia, to będzie on wyglądał tak samo, jak wyglądał godzinę temu. W puringu takim wyzwaniem jest czasami właśnie to, że te obrazy przy wysychaniu no płyną nam, jeśli nie ustawimy ich naprawdę w poziomie równiutko, lub no, jeśli nie zapewnimy, że to płótno nam się nie zapadnie, bo płótno po prostu czasami, jeśli zwłaszcza przy większych gabarytach, ale też przy małych, spokojnie to z tym się spotkałam, że jest no, pod wpływem ciężaru farby, na przykład zapada się do środka, czy w jakichś specyficznych miejscach. Tutaj tego nie było. I to jest zdecydowanie duża zaleta. Podoba mi się bardzo efekt, podoba mi się ten materiał. Zaraz jeszcze Wam pokażę z tyłu. Będzie trzeba podmalować tutaj boki, bo są tam, gdzie po prostu jest nie do końca, nie zawsze biała farba. Są tutaj czasem, tutaj z jednego boku jest zielona, bo wcześniej spływała, więc tutaj takie poprawki jeszcze będę robić. Ale fajny, taki twardy, naprawdę. Podoba mi się po prostu to podobrazie bardzo. Jestem nim zachwycona. I tak ono wygląda z tyłu. Bardzo łatwo jest powiesić właśnie tutaj na tej powierzchni. Ja go nie oklejałam z tyłu do przygotowywania obrazu, więc tutaj ta farba spłynęła i tak zaschła. Będę ją nożykiem po prostu zetnę, żeby była równa z tym, bo ona tutaj troszeczkę jest grubsza, troszeczkę wystaje, więc tak nożykiem delikatnie pościnam tu, gdzie się ta farba tak zaschła trochę bardziej grubo.
No i podmaluję te boki, gdzie mam kolor, gdzie chciałabym mieć kolor biały, żeby po prostu był, no bardziej, żeby to było estetyczne. Tak poza tym, jeszcze z bliska Wam pokażę. Są tutaj te dziurki, pęcherzyki, które utworzyły pęcherzyki powietrza przy wysychaniu na tej białej powierzchni. Mi to tak nie przeszkadza. Ja przyznam Wam, ja mam taką, zrobiłam taką serię obrazków małych tajfun. Trzech małych obrazków, dwa z nich się sprzedały. One właśnie robią taką, bo ta farba była bardziej gruba i było sporo pęcherzyków powietrza tam zaschniętych i to tworzy taką fajną, grubą strukturę. Mi się to bardzo na tym tajfunie spodobało, zdecydowałam się to zostawić. Właśnie coś takiego jak tu, tylko tam to było jeszcze bardziej grube i więcej tych pęcherzyków i to też ładnie czasem wygląda, więc jeżeli możemy po prostu zaplanować tak, że chcemy mieć taki efekt, bo on jest specyficzny po prostu z tych pęcherzyków, a możemy go nie chcieć mieć, więc to już tutaj zależy. Pięknie by to wyglądało, to jest oczywiście jeszcze przed werniksem. Te farby jeszcze będą, ja pociągnę tutaj werniksem w sprayu błyszczącym i on nada takie jeszcze, no, taką jeszcze bardziej wyrazistość, ale te farby i tak są, ten Amsterdam przy mieszaniu nawet z wodą, on i tak jest tak fajnie napigmentowany, że te kolory nie są blade. Ja dlatego lubię pracować z tymi farbami, mam je już wypróbowane i to po prostu to, co jest na mokro, prawie podobnie bardzo jest na sucho. Nie są te farby blade, a werniks jeszcze wydobędzie ich taką soczystość. Pięknie by to zapewne wyglądało jeszcze pokryte z żywicą, ale ja czegoś takiego nie robię, nie robiłam jeszcze, może kiedyś się spróbuję, bo byłaby taka tafla po prostu, jakby tafla na tym obrazie i taka błyszcząca, odbijająca światło, po prostu tafla takiej żywicy. To też by pięknie tutaj wyglądało. Dajcie znać, co myślicie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę na ten film i do zobaczenia, do usłyszenia niebawem.